welcome. Dr Evan Antin jest jednym z najpopularniejszych weterynarzy w Los Angeles. Przez media nazywany jest również tym najprzystojniejszym. Prowadzi program telewizyjny, w którym z kamerami przemierza kulę ziemską i dzieli się swoimi umiejętnościami medycznymi w odległych obszarach świata, pomagając zwierzętom. Z artykułów, które o tobie przeczytałam, wynika, że jesteś najprzystojniejszym weterynarzem na świecie. Jak się czujesz z tym tytułem? Wow, nie mogę tego traktować zbyt poważnie. Często czuję się z tym głupio, że ktoś mógłby pomyśleć, że sam tak o sobie myślę, a tak nie jest. Jednak to dość pozytywna rzecz, która pomaga mi w pracy i mojej misji. Zarówno jeśli chodzi o kontakt z pacjentami i ich zwierzętami, jak i przede wszystkim w promocji ochrony dzikiej przyrody. Tutaj to bardzo pomaga. A czy masz przez to więcej klientów i czy kolejka do ciebie jest dłuższa niż do twoich kolegów? Tak bywało rzeczywiście, po tym, gdy różne media do mnie przyjeżdżały i robiły sesje zdjęciowe. A jak w ogóle twoja miłość do zwierząt się rozpoczęła? Zawsze miałem szczególne połączenie ze zwierzętami, odkąd tylko pamiętam. Dorastałem z nimi, mój dom rodzinny był ich pełen. Moi rodzice mieli psa i kota, a ja, będąc dzieciakiem, zawsze poszukiwałem w moim otoczeniu domowym żółwi, węży i innych stworzeń. W liceum poszedłem już na naukowe kursy weterynarii i zakochałem się w nich do reszty. Używałeś słowa połączenie, co jest bardzo znaczące, ponieważ pracując ze zwierzętami trzeba mieć pewne predyspozycje, szczególnie będąc weterynarzem. To połączenie, o którym mówisz, to empatia i umiejętność słuchania ich i komunikacji z nimi. Obserwuję je uważnie, słucham, wyczuwam. Każde zwierzę to indywidualność i szanuję ich odrębność. Mam osobiste podejście do nich. Staram się każdego wysłuchać i zrozumieć. A jak to się stało, że z weterynarza przemieniłeś się w obrońcę przyrody, influencera, z milionową liczbą obserwujących? Zaraz po tym, jak zostałem weterynarzem, wyjechałem do Australii. Wtedy serwisy streamingowe nie były aż tak popularne, ale mimo to wrzucałem swoje amatorskie nagrania. Po prostu zacząłem nagrywać siebie, będąc w dżungli australijskiej. Opowiadałem o tym, jak ją przemierzam, co robię, żeby złapać jakiegoś węża. Włożyłem w to dużo pracy. Miałem szczęście, bo napisało o mnie kilka znaczących tytułów w Stanach Zjednoczonych. Moje social media wtedy eksplodowały. A jak wykorzystujesz tę popularność, którą zyskałeś, by pomagać w problemach związanych ze zwierzętami? Kocham leczyć moich małych pacjentów, ale uwielbiam też angażować się w sprawy ochrony dzikiej przyrody. Jestem szczęściarzem, bo stworzyłem platformę, dzięki której mogę rozmawiać o problemach na większą skalę. Mogę edukować ludzi i informować na przykład o fatalnej sytuacji słoni wykorzystywanych w celach turystycznych. A czy kiedykolwiek miałeś taki pomysł, żeby na przykład być aktorem lub robić coś innego związanego z mediami, jak na przykład modeling, biorąc pod uwagę to, jak wyglądasz? Nie, nigdy na poważnie o tym nie myślałem. Kiedyś, będąc na studiach, pozowałem do kilku czasopism, żeby zarobić pierwsze pieniądze, ale nigdy nie traktowałem tego poważnie. A czy powiesz mi coś o twoich domowych zwierzętach? Mam psa Henry'ego, który siedzi obok mnie. Chodź, Henry. Jest trochę śpiący. Hej, pozdrowienia z Los Angeles dla Polski. Taki słodki. Mam jeszcze kota, ale gdzieś uciekł. Posiadam jeszcze jednego kota. Mam węża, jaszczurkę, kilka rybek i kilka żółwi, które mieszkają w moim ogrodzie. Domyślam się, że to byłoby dla ciebie niemożliwe, żeby mieszkać bez zwierząt. Nie, nie potrafię sobie wyobrazić nieposiadania tych przyjaciół w moim domu. Po prostu nie potrafię. Przyjaciół, to takie czarujące, że używasz właśnie tego słowa. A co one ci dają? Myślę, że kiedy masz zwierzęta, możesz się wiele od nich nauczyć. Kocham po prostu tych moich małych kumpli. Ciężko to wyjaśnić komuś, kto nie ma takich doświadczeń. Uczą cię tego, żeby żyć tu i teraz, żyć chwilą. Nie myśleć o przeszłości ani przyszłości. Jesteś z nimi tu i teraz. Dziękuję za rozmowę. Cheers, bye guys.